Witam serdecznie wszystkich pracowników kulinariów regionalnych w Perkowicach. Nagrywamy kolejny odcinek Gotuj z Perkowicami. Niebawem będzie Dzień Matki, więc zaprosiłam do naszej pracowni naszych tutaj najmłodszych uczestników grupy teatralnej pod Perkowicką Strzechą. Jest z nami Mikołaj. Dzień dobry. I jest z nami Janek. Witam. Zapraszamy na kolejny odcinek. Dzisiaj wykonamy piecisty bukiet z ciastek z cukrem oraz bakaliowe cukierki. Do wykonania ciastek z cukrem będą nam potrzebne mąka, cukier gruba rafinada, cukier puder, proszek do pieczenia, margaryna, smalec, masło, jajka i śmietana. Do wykonania naszych bakaliowych cukierków będą nam potrzebne herbatniki, sezam, mleko w proszku, wiórki, mielone orzechy, mleko naturalne, masło, czekolada i mielone bakalie. Pół kilo mąki wylądowało na stolnicy. Teraz dodajemy 100 g cukru pudru. I następnie proszek do pieczenia. Około 8 g. Wszystkie sypkie składniki delikatnie mieszamy ze sobą. Proszę, Janek, do dzieła. Tylko tak nie spadło na podłogę. Fajnie. I teraz będziemy dodawać tłuszcz. Proszę, Mikołaj, po kolei. Delikatnie to później posiekamy. Wszystko... O, wyciągaj, śmiało. Tak? I wrzucaj to. I teraz nożem, proszę, potnij na kawałki. Możesz sobie pomagać drugą ręką. Dodajemy teraz masło. O tak, to jest masło Mikołaj. I Mikołaj, proszę, posiekaj. Uważaj na palce. Nie tak jak w Halloween. No, masło jest miękkie. I na końcu dodajemy margarynę. Proszę. I siekaj Mikołaj. I tak samo siekamy jak wszystkie pozostałe tłuszcze. Uważaj na palce. Mikołaj to tak jak zawodowy kucharz, na cienkie plasterki. Bardzo fajnie. Nasze posiekane tłuszcze trzeba jeszcze bardzo dobrze wymieszać z mąką. Także zapraszam, chłopcy obaj, mieszajcie. Nie gnieciemy, tylko musimy to z mąką rozmieszać. Rozmieszane składniki muszą mieć konsystencję takiej kaszki. I teraz, chłopcy, będziemy bić jajka. Same żółtka. Będziemy oddzielać białko od żółtka i dodawać do ciasta. Robimy dołeczek na środku. Ale tak, nie uklepując, o tak. I po kolei będziemy. Ale rozdzielamy. O Boże. Matko jedyna. Dobrze. Nie matko jedyna, ratujemy się zbierając. O, zbieramy. Jest żółtko jedno. Dobrze, chłopcy. Zbieramy białko do środka. Fajnie. I teraz następne jajko dodajemy. Tylko już może nie z takim rozmachem. Janek. O, zbijaj. Może ci pokażę jak. Tu jest dobre pęknięcie. Zobacz, otwierasz na dwie połówki i raz przerzucasz żółtko w jedną część, raz w drugą. Resztę delikatnie odcinasz i można takie jajko w żółtko dodać do naszej tutaj masy. I kolejne jajko też. Teraz do naszych żółtek dodamy jeszcze około 2 łyżek śmietany. Właśnie śmietany naszej tutaj krowy z Perkowic. Raz. I dwa. Okej. No i co teraz, chłopaki? Gnieciemy. Dokładnie. Ciasto kruche, to będzie kruche ciasto. Trzeba szybko i energicznie zagnieść. No, proszę. Ciasto już jest wyrobione. I teraz na pół godziny do lodówki, żeby się schłodziło. Proszę, tacka. I wędrujemy tam do lodówki.
ciasto już jest schłodzone. Teraz potniemy na takie mniejsze kawałki i będziemy rozwałkowywać. Proszę. No, jedna część, druga, trzecia i czwarta nam zostaje. Już jej nie trzeba dzielić. Odłożymy to na bok. I teraz, aby ciasto się nie kleiło, podsypujemy kulnicę mąką. Proszę, syp mąki trochę. Trochę, ale ręką sypiesz. No, bierz garść i tak. I rozsuń po całej skórnicy. Dobra. Bierz któryś kawałek ciasta. O, który Ci się podoba. I będziesz wałkował na grubość około tak 7 mm. Tak. Dobra, poczekaj. Jeszcze wałek trzeba trochę obtuszyć mąką. Już tutaj wystarczy. I teraz tą głupszą część. O. I już. No. O, w ten sposób. I teraz bierzemy foremki. Moja wymaczona. Serduszko lub kwiatka i wykrawamy ciasteczka. Tylko tą taką ostrą częścią. Ostrą częścią, tak, jest jedno ciasteczko, odkładamy na bok, ostrą częścią. Jest. Nasze białko, które nam zostało z rozdzielania, delikatnie rozmieszamy. I teraz każde jedno ciasteczko pędzelkiem posmarujemy tym białkiem, proszę. Tylko tak delikatnie, nie mocno. No, smaruj. Tak, całe ciasteczko. Następne. Teraz końcowy efekt, nasz cukier, ta grupa rafinada, znajdzie się na wierzchu naszego ciastka. Bierzemy do dłoni, przechylamy tą mokrą stroną do środka, do cukru i patrzcie, w ten sposób pięknie się nam układają, przykleja się cukier do ciastka i odkładamy na stolnicę, bo to jeszcze nie koniec naszego ciastka. Proszę. Chłopcy, będziemy nadziewać nasze ciastka na wykałaczki. Proszę powykałać. Ja Wam pokażę, jak to zrobić. Bierzecie ciastko do ręki i trzymacie. I jak macie kwiatka, to wkładacie między dwa płatki. O tak. I delikatnie, prawie do samego końca. I takiego gotowego kwiatuszka odkładamy na blachę. A jeżeli mamy serduszko, no to wbijamy tutaj w ten koniuszek. O, w ten sposób. I odkładamy na blachę. Nasze kwiatki teraz wstawimy do nagrzanego do 175 stopni Celsjusza piekarnika na około 20 minut, tak aby się ładnie zarumieniły. Trzymajcie kciuki, chłopaki, za nasze ciastka. Nasze ciastka z cukrem są w piekarniku, więc przystępujemy do wykonania bakaliowych cukierków. Na początku rozpuścimy w kąpie na parze masło i czekoladę. Proszę. Woda się gotuje, na wierzchu mamy, w garnuszku woda się gotuje, na wierzchu mamy miseczkę i teraz wrzucamy. Tylko ostrożnie, bo jest gorące naczynie. Wrzucaj masło, tak, i czekoladę. Proszę, weź cało ten, przechyl i wrzuć. Śmiało. Trzeba uważać. Tak, trzeba uważać. I teraz topi. Od razu się topi. Teraz mamy rozpuszczoną czekoladę z masłem. Odstawimy. I teraz odstawimy. Do czego? Co trzeba zrobić, żeby było zimne trochę? Zdejmiemy, załóżmy i odstawimy. Przechodzimy do następnego elementu naszej układanki ciasteczkowej. Teraz będziemy
herbatniki kruszyć. Pokażę Wam fajny sposób. Bierzemy tak na przykład dwa herbatniki i w ten sposób wałkiem rozliczamy. Zobaczcie, wałkujemy. O! I patrzcie, jak jest szybko. I herbatniki do naszych ciasteczek już są pokruszone. Także proszę, narzędzie. Proszę, narzędzie. Dziękuję bardzo. I do dzieła. Chłopaki. Układacie sobie na stolniku kilka sztuk. O tak, na płasko i wałkujemy. Proszę. O tak. Tylko pilnujemy, aby ciasto nie spadło. Mocno. Mocno. Tak. Macie jeszcze przed sobą cały. Teraz nasze pokruszone ciastka wsypujemy do miski. Do naszych pokruszonych ciastek dodamy teraz mleko w proszku. Proszę. Tak. Syp. Całe? Tak, wszystko jest. Tak, Mikołaj doda zmielone bakalie. Jasne. No. Bakalie. O! I teraz rękę wkładaj do środka. Wyciągaj to. O. I wlewamy trochę mleka. Wlewaj to wszystko, co jest. Trochę, nie musi być koniecznie całe. Muszkałoby. I naszą przestudzoną czekoladę z masłem. No szybko. Bo się nie wyrobimy. Wyrobimy się, wyrobimy. No spokojnie. Spokojnie. Można łyżką, kto jak chce. Wszystkie nasze składniki zaraz połączymy ręką. Miesza, Mikołaj, miesza, a ty trzymaj mu miskę. Ojojoj. Ojojoj, mieszaj, mieszaj. To trochę będzie ciężkie. Ciężko. Zwłaszcza to jest bakalie. Bakalie, tak, bakalie są, mają swoją konsystencję. To wszystko ma swoje. Tak. Ma swój smak, wszystko ma swoje, swój zapach. A jak pachnie? Jak no pachnie? Ładnie. Ładnie pachnie, mhm. Tak. W momencie, że bardziej... Państwo, złote myśli, stary koniec. Mikołaj nam pięknie nasze ciasto wygniótł. Ma ono konsystencję takiego miękkiego masła. I teraz z tej oto kulki będziemy robić mniejsze i obtaczać je w orzechach, sezamie i wiórkach kokosowych. Proszę, o tak, w ten sposób nabieramy trochę i tego, robimy kulkę i do wyboru wybieracie sobie posypkę. Proszę. I odkładamy na deski. Ja w tym... Kulki mają niby być w sezamie, ale będą w tym. Mogą być tym, mogą być w sezamie. Można też czekoladę zetrzeć na tarce i w wiórkach czekoladowych zrobić też. Także. Za małe. Takie troszkę większe, bo będziemy z nich robić cukiereczki, więc trochę większe. Ja robię trochę takich, trochę takich. Sezam zbyt nie jestem fanem sezamu. Nie lubię sezamu. To te cukierki będą. Będą dla kogo te cukierki? Dla kogo je robimy? Dla mamy. Dla mamy. Gotowe nasze cukiereczki. Przed ozdobnym zapakowaniem musimy trochę schłodzić w lodówce, żeby ciasto stężało. Proszę, Janek do lodówki będziemy. Otwieraj, otwieraj. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, tak na boję. Teraz proszę wygrać. Mikołaj. A teraz zajmiemy się naszymi ciastkami z cukrem, które się już upiekły i będziemy je oddobnie pakować. Można sobie podnieść. Nasze ciastka z cukrem już nam się upiekły. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają na tych patyczkach. I teraz Wam pokażę, jak je ładnie, ozdobnie zapakować. Układamy ciasto ciastkiem, cukrem do spodu i zawijamy w ten sposób. Zawijamy, zawijamy, zawijamy. Następnie bierzemy kawałek wstążeczki i przywiązujemy tutaj u góry. Widzicie?
Czy nie widzicie, jak ja to robię? Bo zaraz będziecie robić sami. Chyba, że oglądacie to z zaciekawienia. Oglądamy to z zaciekawienia, tworząc na górze piękną kokardkę. A na dole sznureczkiem obwiązujemy. I teraz takie przygotowane ciastka, zobaczcie, jak fajne nam wyszły. Musimy ozdobić płatkami, żeby wyszły nam z tego kwiatuszki. Do serduszek weźmiemy czerwone i patrzcie, chłopcy, bierzemy płatek. Raz, tu Wam przygotowałam wcześniej płatki z krepiny. Dwa, bardzo ładne. Fajne są takie czerwone. I trzy. I mamy to taką magiczną taśmę florystyczną. I jedzie nam. Coś takiego może być? Kwiaty prezentują się pięknie, nie? Teraz trzeba co zrobić? Ułożyć bukiety. Tak. Układamy bukiety. Bierzemy. Ja biorę żółte. Mikołaj bierze żółte. Który bierze żółte? Mikołaj bierze żółte. Mikołaj bierze żółte. Ty bierzesz czerwone. Bo szybsze. Pakujemy ozdobnie. Takie piękne coś wręczycie dla swoich mam. Nasze bakaliowe cukierki już zastygły. Możemy je ozdobnie zapakować w folijkę. Proszę je na sam środek i składamy tak, aby jeden róg trafiał na drugi. Na trójkąt. Na trójkąt. Robimy trójkąt z folijki. Trójkąt. I teraz patrzcie, przyglądajcie się, co ja robię. Zbieram folijkę po kolei do kół, do środeczka. I mam Wam postać taka sakiewka. Zapakowane cukierki. Teraz włożymy do takich woreczków uszytych w pracowni tkactwa w Rudzie. Proszę woreczek, proszę pakuj. Dziękuję bardzo. I wrzucamy. Wrzucamy. Jestem zadowolona z mas. I teraz czerwoną wstążką, inną. I takie piękne sakiewki można wręczyć dla kogo? Dla mamy. Dla mamy. I dla innych. No i co, chłopaki, w tym dniu dla tych mam co życzymy? Co im pożyczymy? Zdrowia. Czego jeszcze życzymy mamom? Zdrowia. Szczęścia, pomyślności. Samych szóstek. Nie, szóstek szkole dla mamy to. Chyba, że się uczy. To dużo tak. Pieniędzy na karcie. O, no, czego jeszcze możemy życzyć dla mamy? Dobrego wzroku. Dobrze też. Co jeszcze? Że mama miała spokój, tak? No. Aby mama miała spokój, się nie męczyła dużo. Tak. I żeby miała takie kochane dzieci jak wy. My. Także wszystkiego dobrego naszym mamom. Pa, pa.